Partnerem tego odcinka podcastu Super Tata jest wydawnictwo PWN. Nowe technologie i bliskość natury, mądrość poprzednich pokoleń i najnowsze odkrycia naukowe. Jak być dobrym rodzicem dzisiaj i nie zwariować? Odpowiedzi szuka Super Tata, czyli Marcin Perfuński. Zaczął się rok szkolny, porozmawiajmy więc o nastolatkach. Nie o programach edukacyjnych, metodach nauczania czy sposobach na zagospodarowanie klasy, ale o konkretnych ludziach, którzy przeżywają jeden z najwspanialszych, ale i najtrudniejszych etapów życia. Tymczasem często słyszą od nas dość krytyczne opinie na swój temat. Przypisujemy im brak rozsądku, niewłaściwe zachowania i bujanie w obłokach. Dla wielu rodziców nastoletni czas ich dzieci wydaje się być największym wyzwaniem wychowawczym. A to przecież niepowtarzalny etap rozwoju człowieka, który już nie jest dzieckiem, a jeszcze nie jest dorosłym. By mógł rozkwitnąć w pełni, potrzebuje zrozumienia i wsparcia. Dzisiaj dzięki badaniom naukowym nad mózgami nastolatków wiemy, jak to robić skutecznie. Dlaczego nastolatki chcą spędzać więcej czasu z przyjaciółmi i podejmują ryzykowne zachowania? Czy należy się martwić ilością czasu spędzanego w mediach społecznościowych? Dlaczego nie kładą się spać o rozsądnej porze i dlaczego tak trudno im rano wstać do szkoły? Kiedy lęk staje się powodem do szukania profesjonalnej pomocy? Co z innymi problemami ze zdrowiem psychicznym nastolatków, takimi jak depresja czy okaleczenia? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w książce Niezwykły mózg nastolatka, która ukazała się nakładem wydawnictwa PWN. Jej autorki Bettina Honen, Jane Gilmour i Tara Murphy przewertowały liczne badania naukowe i zinterpretowały je pod kątem znaczenia dla nas jako rodziców, nauczycieli i wychowawców. Porozmawialiśmy o tym podczas webinaru, który odbył się 1 września na naszych kanałach społecznościowych. Naszych, czyli moim, supertatowym oraz Krystiana Karcza, czyli Uczę filozofować. I do wysłuchania naszej rozmowy zapraszamy. Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Zaczynamy webinar, na który mam nadzieję Państwo wszyscy czekali. My na pewno czekaliśmy z Krystianem i to już od wielu, wielu tygodni. Myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że czekaliśmy na niego od czerwca, kiedy to mieliśmy poprzedni webinar zrobiony razem z wydawnictwem PWN. On dotyczył takiej końcówki roku szkolnego. Ten dotyczy początku roku szkolnego, ale nie dotyczy bezpośrednio tematu edukacyjnego, choć wiele wątków edukacyjnych na pewno się w nim pojawi. Temat dotyczy niesamowitego mózgu nastolatka. Dlaczego taki tytuł i co się za nim kryje, o tym wszystkim opowiemy w trakcie tej godziny. Tak jak już powiedziałem, jest ze mną Krystian Karcz. Cześć Krystianie, dzień dobry. Cześć, witaj Marcinie, witajcie, fajnie, że jesteście dzisiaj, bardzo się cieszę. Bardzo dziękujemy właśnie za Waszą obecność i za Wasze zainteresowanie, bo jak sobie patrzyliśmy tuż przed webinarem, ile osób jest zapisanych na wydarzenie, to było 250 osób, można powiedzieć, żeby zrobić większe wrażenie, ćwierć tysiąca to naprawdę dużo, a formalnie tak naprawdę jeszcze mamy wakacje, tak, mimo że 1 września, do 4 września dopiero zaczynamy rok szkolny tak naprawdę z przytupem. Postanowiliśmy poruszyć temat, który tak myślę będzie bardzo istotny dla nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy rodzicami, czy jesteśmy nauczycielami, każda z tych grup może coś z tego tematu wziąć dla siebie. I ja mam taką nadzieję, może zbyt ambitnie do tego podchodzę, ale że naprawdę po tej godzinie i po tym, jak odeślemy Was do książki, bo tam naprawdę wiele wątków jeszcze jest rozwiniętych, inaczej spojrzycie na nastolatków. Ja jestem tatą 3 nastolatek i sam łapię się często na tym, że mimo mojej wiedzy aktualnej czasem mówię do nich w taki sposób, jaki ja sam słyszałem powiedzmy te 30-40 lat temu, kiedy sam byłem nastolatkiem albo wchodziłem w nastoletni czas. Czasy się zmieniły, wiedza o mózgu nastolatka poszła bardzo do przodu, neurobiologia się rozwija absolutnie fenomenalnie, przynosi nam mnóstwo wiedzy, tymczasem przez przyzwyczajenia, przez pewne schematy, które mamy w głowach, cały czas powtarzamy pewne błędy naszych rodziców czy naszych dziadków. Mam nadzieję, że teraz przyjdzie zmiana wraz po pierwsze z naszym webinarem, a po drugie z książką, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. I teraz kilka uwag technicznych. Po pierwsze bardzo ważne i to jest taka prośba do Was wszystkich.
Żyjemy w świecie rządzonym przez algorytmy, więc spróbujmy może nie tyle je oszukać, co je zhakować. Proszę, dajcie jakiś znak, że jesteście komentarzem, lajkiem, serduszkiem czy udostępnieniem, bo to zawsze wzmacnia zasięg takiego webinaru i może on dotrze do kogoś, kto akurat takich treści dzisiaj potrzebuje. Po drugie, będziemy rozmawiać o książce Niezwykły mózg nastolatka, które wydało wydawnictwo PWN, ale jest to ale z tej okazji otrzymaliśmy od wydawnictwa PWN kod rabatowy, który obowiązuje na wszystkie tytuły z księgarni PWN, oprócz pewnych zastrzeżeń, to znaczy e-booków, audiobooków, książek outletowych i pakietów książek. Jeżeli nie zapamiętaliście tej wyliczanki, to po pierwsze zostawiam komentarz, w komentarzu link do tego, więc tam śmiało klikajcie, wchodźcie, a po drugie wystarczy, że wrzucicie do koszyka te książki, które chcecie kupić i zastosujecie ten kod, to zobaczycie, na które książki ten kod wchodzi, a na które nie. Ja na przykład tak też w pewnym momencie się zgubiłem, zrobiłem kilka prób i już wiedziałem, o co chodzi. Więc zostawiam ten kod, on jest obowiązujący do 20 września, także macie czas na to, żeby na spokojnie przejrzeć sobie ofertę i ewentualnie z niej skorzystać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest kluczową, ale żebyśmy o tym wiedzieli, będziemy rozmawiać wokół książki Niezwykły mózg nastolatka, trzech autorek, Bettiny Honen, Jane Gilmore i Tari Murphy. Książki, którą, i znowu zostawiam link dla tych zainteresowanych, którą można zakupić, ale możecie poczekać chwilkę, ponieważ będziemy rozdawać w trakcie naszego webinaru kilka egzemplarzy. Możecie kupić książkę w wersji papierowej albo e-booka. Tylko przypominam, że na e-booka kod nie obowiązuje. Zostawiam link do e-booka. No i teraz dla tych, którzy chcą wygrać książkę. Słuchajcie, mamy taki konkurs dla was. On będzie taki troszeczkę nostalgiczno wychylający się w przód. Nie wiem, czy da się tak zrobić, że spojrzeć wstecz i wychylić w przód, ale spróbujemy to zrobić tym pytaniem. Otóż ci, którzy chcą otrzymać książkę Niezwykły mózg nastolatka, to jest ta książka, bardzo fajna okładka swoją drogą, bo po prostu raz zobaczyłem i od razu i już zapamiętałem na długo, to zostawcie w komentarzu takie wspomnienie. Uwaga, zostawiam teraz to w komentarzach. Co w twoim nastoletnim życiu, twoim drogi słuchaczu, słuchaczko, widzku, widzu, co w twoim nastoletnim życiu było dla ciebie najważniejszym odkryciem i zmianą, której efekty czujesz do dzisiaj? Dlaczego takie pytanie? Dlatego, że w trakcie naszej rozmowy usłyszycie, jak ważne są te wydarzenia dziejące się w okresie adolescencji, czyli w okresie nastoletnim, i jak bardzo one zostają w nas w dorosłości. Więc być może macie takie doświadczenia, które w wieku nastoletnim się zadziały w waszym życiu, w jakieś zmiany i one mają echa do dzisiaj w waszym życiu. Podzielcie się tym i pytanie pomocnicze, jak pomogli w tym dorośli? Zakładam pozytywny wpływ, nie tylko nie negatywny, czyli że jednak był ktoś, kto sprawił, że coś w was rozkwitło w tamtym czasie, w wieku nastoletnim. Spróbujcie zrobić taki skok do przeszłości, zostawcie w komentarzach swoje wspomnienia. Kilka wybranych nagrodzimy książkami, które ufundowało wydawnictwo PWN, które jest partnerem tego webinaru. Nagadałem się, Krystianie, chyba trzeba ci dać głos. Krystian, to jest też ważna rzecz, obaj jesteśmy ojcami, więc czytaliśmy tę książkę nie tylko pod kątem, a co tam ciekawego w mózgach nastolatków, tylko po prostu to też nas ciekawiło jako rodziców. Pytanie do ciebie takie na rozpęd, na początek. Jesteś świeżo po przeczytaniu tej książki, wiem, że rwałeś dla niej noce nawet. Tak. No, jakie wrażenia takie pierwsze? Takie, czytasz pewnie jako też nauczyciel, bo jesteś nauczycielem, ale też jako rodzic. Bardzo podoba mi się w tej książce to, że neuropsycholodzy, którzy pokazują, w jaki sposób wychowywać, opiekować się, ale też uczyć, sami korzystają z wiedzy neuropsychologicznej, żeby pisać książkę. Pewnie cię uprzedziłem, wiem, że chciałeś bardzo o tym powiedzieć, ale tak myślę, konstrukcja tej książki, Marcin jest przygotowany, opowie o tym później więcej, jest w taki sposób stworzona, że ona sama w sobie wspiera sposób uczenia się, zarówno ze względu na ikoniczność tej treści, ale też ze względu na
dzielność treści i to, w jaki sposób autorzy tej książki nas przez nią prowadzą. I bardzo często jest tak, że kiedy właśnie polecamy bardzo fajne publikacje właśnie tutaj z dziedziny psychologii, to one są czasami troszkę takie ekskluzywne, to znaczy mogą sięgnąć do niej osoby, które są w stanie rozczytać się w tym języku. I autorzy tutaj zrobili krok naprzód, taki, okazali szacunek czytelnikowi, bo gdyby się okazało, że mamy takich czytelników, którzy bardzo dobrze rozeznają się w tej terminologii naukowej i bardzo ich to interesuje, to mają w każdym rozdziale informacje o najnowszych badaniach z dziedziny neuropsychologii, ale też chwilę później są zakładki, emotikonki, podrozdziały, tak to powinno się, tak plastycznie nazywa, które odwołują się bezpośrednio do tego, co zrobić. I ja mam takie właśnie doświadczenia też, gdy prowadzę szkolenia dla nauczycieli, dlatego też jestem szkoleniowcem, że bardzo jest często tak, że gdy się zdenerwuje nauczycieli i zacznie się za długo mówić o teorii, to oni w końcu się wkurzają i mówią, no wszystko fajnie, ale co ja mam z tym dzieckiem zrobić teraz? I właśnie i chyba to pytanie właśnie znają autorzy tej książki i właśnie dają nam taką odpowiedź, tak? Fajnie, badania najnowsze z dziedziny neurologii, super rzecz, ale konkretnie, co ja, jak to dziecko powie X, to co ja mam na to odpowiedzieć? Jak się wydarzy konkretnie taka sytuacja, to jaką ja strategię powinienem przyjąć, żeby to zrobić? Dzięki czemu książka jest zupełnie inkluzywna, no bo jeżeli jest dla nas trudny ten język psychologiczny, to możemy wybrać, czytać sobie tę książkę na takim poziomie trudności, na jakim jesteśmy przygotowani, albo mamy siły, albo mamy energię. Więc jeżeli jesteśmy rodzicem zarywającym noce, tak jak ja, no to wtedy możemy po prostu sobie sięgnąć do tego, na co mamy więcej energii i czego bardziej potrzebujemy. No i co też fajne w tej książce, to poza tym, że mamy teorię, mamy umówioną praktykę, mamy kazusy, czyli konkretne sytuacje życiowe, które każdy z nas zna, no to jeszcze do tego mamy dorzucone ćwiczenia, które możemy sobie wykonać, więc to jest po prostu absolutne mistrzostwo w napisaniu książki, bo no, wszystko to, o czym się pisze, jest praktykowane w sposób pisania, więc jakby to mnie bardzo, bardzo zachwyca, no poza tym, że oczywiście są takie momenty, w których ja przez ostatnie noce, jak czytałem, no to zmieniłem na kilka poglądów swoich, że mi się wydawało, że ja absolutnie jestem taki fajny, taki pedagog, że swoim dzieciom tak mówią, bo wiem, że tak trzeba, a tutaj o, nie, neuropsychologiczne badania pokazały, że robisz źle i lepiej szybko się zatrzymaj. Także to jest naprawdę, jeżeli ktoś tam coś tam już skubnął i książka potrafi jeszcze go zawrócić z czegoś albo przekonać czegoś innego, to jest naprawdę wow. To o samej książce rzeczywiście jeszcze porozmawiamy, o jej konstrukcji, bo to, co Krystian powiedział, to jest bardzo ważne, bo mamy tu oczywiście badania naukowe, to nie jest tak, że skoro ona jest przystępnie napisana, to znaczy, że jest napisana w sposób taki, nie wiem, błahy powiedzmy. Nie, tam absolutnie baza naukowa jest solidna. Są też takie części rozdziałów, które są oznaczone odpowiednimi ikonkami, gdzie no po prostu są te badania opisane, ale to właśnie często tak jest z badaniami, że po pierwsze mało kto je czyta, bo są takie trudne tak w interpretacji, a po drugie jak to przełożyć na praktykę codzienności. W tej książce po prostu każdy z tematów jest poruszony w ten sposób, że oprócz badań naukowych, wyjaśnienia o co chodzi, możemy przerobić to w taki sposób bardzo praktyczny na własnej rodzinie, bo to też nie jest tak, że ona jest o nastolatkach, ta książka, znaczy, czy w ogóle ten temat. To jest po prostu, powiedziałbym, wyzwanie dla mnie jako czytelnika, czy też jako rodzica, przeczytać tę książkę jako rodzic właśnie i jakby trochę zredefiniować swoje spojrzenie na nastolatki, dlatego że ja mam takie spojrzenie, no właśnie już stare, jak się okazuje, ponieważ neurobiologia bardzo posunęła się do przodu i odsłoniła wiele takich nieznanych nam faktów na temat mózgu nastolatka. To może porozmawiajmy o tych właśnie rzeczach, które nas w tych badaniach zaskoczyły. To, co dla mnie jest bardzo ważne w tej książce i co w ogóle jest ważne w tym, jak widzimy mózg nastolatka teraz, to, że ta książka jakby próbuje zrobić coś takiego, nawet jest to w treści książki, rebranding mózgu nastolatka. Dlatego, że
kiedy myślimy o nastolatkach, albo nawet jeszcze zrobię głębszy skok do swojej własnej przeszłości. Kiedy zaczynałem być tatą, zaczynałem w tym sensie, że córka się nie urodziła, wiedziałem, że już że urodzi się za kilka miesięcy, próbowałem sobie wyobrazić, co to będzie, kiedy będę tatą. Jedną z pierwszych myśli było to, że co to będzie, jak będzie nastolatką? Ja zwariuję, tak? To po prostu, to jest tak szalony czas, że właśnie będę musiał się zmierzyć z fochami, ze zmianami nastroju, z jakimiś takimi niestabilnością, tak? I ja po prostu wtedy będę niósł przez ileś lat ten taki trudny etap w dorastaniu nastolatka. Czyli od razu nacechowałem w swojej głowie ten cały etap negatywnie. Czyli, że będzie źle. To jest wyzwanie, to jest challenge. Strasznie głupi czas w życiu. Nawet tak chyba myślałem, dosłownie w takim... No, przepraszam, że ci przerywam, ale rzeczywiście jest coś na rzeczy, wiesz, bo właśnie jak zawsze jak się mnie właśnie pytają różne osoby, w jakim wieku mam dzieci, to właśnie one, to rodzice nastolatków zwykle odpowiadają, jak będziesz miał nastolatka, to zobaczysz, co to dopiero jest, nie? I po prostu, i wtedy w głowie człowieka to się tam tak kotłuje, co to się wydarzy, tak? Na pewno się coś wydarzy, po prostu to dziecko, no nie wiem, będzie chatę rozwalało, po prostu ogień się będzie palił, więc to taką kulturę strachu buduje też, myślę. Właśnie. Ty masz akurat małe dziecko jeszcze, prawda? Ciebie to jeszcze czeka bunt dwulatka, to zobaczysz, co to będzie, nie? A potem trzylatka, cztero i pięciolatka, ale nastoletni czas jest rzeczywiście czasem takiego tak intensywnych i szybkich zmian, że naprawdę możemy się jako rodzice pogubić. Tylko że, jeżeli podchodzimy do tego czasu od razu z takim z takim nastawieniem, będzie źle, będzie się trzeba mierzyć z trudnością, to siłą rzeczy etykietujemy tego nastolatka, obserwując przede wszystkim, czy zwracając uwagę na te rzeczy, które są trudne, ciężkie, no powiedzmy nacechowane negatywnie. Neurobiologia pokazuje, że ten czas jest, owszem, może być trudny, ale dlatego, że tam się tak dużo dzieje zmian, które jeżeli są dobrze uporządkowane, są zrozumiane przez rodzica, są otoczone te zmiany, czy też nastolatek, w którym się dzieją te zmiany, jest otoczony bezpieczną bańką, dobrym środowiskiem, któremu służy, to te zmiany mogą być bardzo dobre. Czyli to na tym polega ten rebranding, to znaczy nie patrzymy na mózg nastolatka jako jakieś chaotyczne, coś się tam dzieje, nie wiadomo o co chodzi. Już wiemy, co tam się dzieje, już wiemy, dlaczego tak się dzieje i wiemy, że jest to ewolucyjnie ważne. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby zrozumieć te wszystkie kolejne etapy i zastosować takie metody otoczenia tego nastolatka opieką, żeby on się naprawdę w tym czasie dobrze rozwinął. Dlaczego? Dlatego, że to, co się zadzieje w wieku nastoletnim, zostaje z nami do końca życia. To też jest jeden z wątków, który się pojawia w książce, że po prostu troszeczkę, no nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że programujemy swoje życie, czy to, jacy jesteśmy w wieku nastoletnim, w wielu obszarach, może nie we wszystkich, bo elastyczność nasz mózg zachowuje do końca. Natomiast największą elastyczność ma w wieku pierwsze 2-3 lata życia jako niemowlak i małe dziecko, a potem jest chwila przerwy i wiek nastoletni, kolejny wielki skok, no może nie ewolucyjny, tylko taki rozwojowy, tak? I naprawdę to, co się dzieje wtedy, potem z nami zostaje. I na przykład to, co się zadzieje źle, bardzo ciężko potem odkręcić, niestety. Więc to jest dla mnie na przykład bardzo cenna informacja. To bardzo ciebie. Fajne, nie? Bo... Właśnie fajnie, że o tym powiedziałeś, bo autorzy świetnie zwracają uwagę na to, że przez pewien czas psycholodzy twierdzili, że najbardziej elastycznym momentem jest moment urodzenia się dziecka. No bo jest, rzeczywiście, wtedy bardzo, bardzo ważnych, dużo ważnych rzeczy się dzieje, dużo ważnych połączeń się wtedy tworzy. Ale przez pewien czas było takie przekonanie, że w dzieciństwie to się już kończy, że to jest już koniec i że nastolatkowie to są tacy mali dorośli. I mam takie wrażenie, że czasami też w takim życiu codziennym bywa, że nastolatkowie są właśnie w taki sposób traktowani, że oni już mieli swoje dzieciństwo, a teraz to są już mali dorośli, którzy po prostu mogą tak jak dorośli, ale nie chcą, bo są źli i bo są niedobrzy. A właśnie autorzy zwracają uwagę na to, że adolescencja to jest otwarcie drugiej szansy, drugiej furtki, która
która jest jedyną i ostatnią szansą. Jeżeli my w tej furtce pewnych rzeczy nie zrobimy, nie wykorzystamy pewnych możliwości albo pewne rzeczy zaprzepaścimy, te szanse stracimy już na zawsze. Więc to wskazuje, że zamiast właśnie tak tworzyć taką kulturę strachu, przerażenia, naszym zadaniem jest potraktować to jako okres wyzwań rozwojowych i zamiast oceniać, wartościować zachowania, potraktować je jako po prostu pewien etap w rozwoju, który jest potrzebny, który jest ważny. I co ciekawe, bardzo często autorzy zwracają uwagę na to, że wiele takich zachowań, które my traktujemy jako przeciwko nam, jako na złość, złośliwe, krzywdzące, to są potrzeby rozwojowe. Więc nastolatek, chcąc wyjść na imprezę albo nie słuchając nas, co my do niego mówimy, w cudzysłowie ulewając nas i dzwoniąc do koleżanki, to nie jest tak, że nam robi na złość, tylko to jest zapewnianie swojej potrzeby rozwojowej w tym momencie. I tam jest dużo takich smaczków i to jest właśnie rewelacyjne, że możemy otworzyć na pewne rzeczy, się im przyjrzeć i nad nimi popracować. Mhm. Tak, to jest właśnie fajne, bo myślę, że wielu rodziców nastolatków ma tak, że myśli, że to, co robi nastolatek, jest przeciwko nim, tak, że intencjonalnie nastolatek działa przeciwko nim, a on intencjonalnie działa za sobą tak naprawdę, znaczy dla siebie. To jest najważniejszy wybór jego, dla niego samego. A to, że to my odbieramy intencjonalnie, znaczy odbieramy jako atak na nas, czy powiedzmy odepchnięcie nas, to ja bym powiedział, że to dobrze, dlatego że nastolatek w ten sposób pokazuje nam, że najważniejsze dla niego jest na przykład pokazanie, że jesteśmy dla nich ważni, przepraszam, może w ten sposób, jakby krótką nitkę teraz poprowadziłem między tymi dwoma myślami, ale jeżeli komukolwiek oni mają powiedzieć, że coś jest dla nich ważniejsze niż ja, to ten ja, czyli właśnie rodzic, jest pierwszym adresatem tego komunikatu, czyli jesteśmy dla nich najważniejszym adresatem takich komunikatów. Tylko nie odczytujmy tego jako ataku na nas, czy może nawet nie patrzmy na siebie, że ojej, zawaliłem jako rodzic, tak, bo mój nastolatek mnie nie słucha. Nie, on się po prostu od ciebie odłącza i to dobrze. To jest dla niego dobrze rozwojowo, niech on się usamodzielni. Jak się sparzy, to stwórz mu gniazdo, do którego będzie mógł wrócić i wylizać rany. Ale niech będzie świadomy tego, czy będzie czuł, że jakby co to go przytulisz, tak? Znaczy przytulisz w sensie, może być fizycznie, tak, chociaż nastolatki nie do końca chcą się przytulać fizycznie, ale że przytulisz go z tym jego bólem, który przyniesie z powrotem do ciebie, tylko daj mu ten sygnał, że przyjmiesz go, nie? I że on wtedy będzie spokojnie wychodził do tego świata coraz dalej i dalej. Ale znowu, nie przeciwko tobie, tylko za sobą. To jest po prostu jego wybór rozwojowy. Moja myśl, czy moje spostrzeżenie z tej książki, które bardzo, o którym nie wiedziałem i bardzo jakby zapadło mi w pamięć, to, że mózg rozwija się cyklicznie. O co tu chodzi? No, tam jest taki przykład podany dzieci, no właśnie niemowlaków, czy dzieci małych, które do drugiego roku życia uczą się języka. Czasami nie mówią rzeczywiście bardzo długo, ale cały czas nas słuchają. Osłuchują się z językiem, poznają słowa, ich znaczenie i potem ten rozwój językowy troszeczkę stopuje. Czyli te najważniejsze 2 lata życia dziecko jest blisko rodziców, między innymi właśnie po to, i tak to ewolucja wymyśliła, czy też doświadczenie ewolucyjne tak w nas zostało, że ta bliskość rodzica jest też po to, żeby ono nauczyło się komunikować ze światem. I potem właśnie jest kolejny etap rozwojowy, czyli jakby mózg przełącza się na rozwijanie innych swoich obszarów. I potem przychodzi wiek nastoletni, w którym się dzieje strasznie dużo. Mózg ma wtedy ogromną plastyczność, to też jest bardzo fajne, że on jest neuroplastyczny, pada też takie sformułowanie i można go formować na wiele różnych sposobów, co oznacza, że się poszerza też zakres widełek, to znaczy od skrajności do skrajności. Myślę, że rodzice doskonale to widzą, znaczy nauczyciele w szkołach też pewnie widzą, że potrafi nastolatek w jednym dniu rozpaczać, że jest koniec świata, wszystko legło w gruzach, nic nie ma sensu, a potem się cieszyć, tak? bo coś się wydarzyło dobrego. I to jest też okej, okay. To znaczy jest to normalne, dlatego że w tych rozpiętościach dzieje się bardzo dużo, znaczy budują się nowe połączenia neuronalne. I teraz w związku z tym, skoro mózg, nie wiem, 2-letniego dziecka jest nastawiony na poznanie języka, to na co jest nastawiony nastolatek? Myślę, że to jest takie pytanie, które teraz nam chodzi po głowie. Wypisałem sobie to, słuchajcie.
Otóż nastoletni mózg jest predysponowany do uczenia się. Tutaj już cytuję książkę. Przypominam, że ta książka jest też do zdobycia. Mamy kilka egzemplarzy. Zostawcie swoje wspomnienia z waszego dorastania, co było dla was najważniejsze, jaka zmiana wtedy nastąpiła. Zmiana, która jest procentuje do dzisiaj. I teraz cytuję tę książkę. Najnowsze badania pokazują, że osoby nastoletnie są ukierunkowane na 5 obszarów uczenia się. Są motywowane do integracji z rówieśnikami, podejmowania ryzyka i zdobywania nowych doświadczeń, uczenia się za pomocą emocji, wypracowania własnej tożsamości i uzyskania autonomii i niezależności. Jak tak sobie przeczytałem to, to sobie pomyślałem, a gdzie tutaj jest rodzic? W tej wyliczance nie ma rodzica. Ale już o tym powiedzieliśmy wcześniej. To dobrze, że nie ma rodzica, bo to nie jest twoje miejsce rodzicu na to, żeby nastolatek budował z tobą relację. Znaczy utrzymywał jak najbardziej, jak najlepszą relację, ale to, co najważniejsze w budowaniu relacji, było wcześniej już. Teraz już musisz być tym towarzyszem, tam też jest takie porównanie, nie prowadzącym, czy tam ciągnącym za sobą, ale bardziej pilotem, który, tak jak w wyścigach, tak, jest kierowca i jest pilot. I ten pilot ma sprawić, żeby ten kierowca dokładnie wiedział, co zaraz będzie, jaki zakręt, żeby bezpiecznie w ten zakręt wszedł i z niego wyszedł, nie? I on sprawia, ten pilot, że ten kierowca czuje się bezpiecznie i dobrze. I my jesteśmy takimi pilotami dla nastolatków. Wiemy, co się w nich dzieje, rozumiemy te zjawiska, oni się też czują bezpiecznie dzięki temu w świecie, gdziekolwiek pójdą, wiedzą, że mają z tyłu rodzica, który ich prowadzi. Ale prowadzi nie właśnie ciągnąc, tylko ewentualnie troszeczkę popychając, nie? Ale znowu, wybór należy do tego nastolatka. I dla mnie ta informacja o tej cykliczności rozwoju mózgu człowieka była na przykład odkryciem, tak? Ja już wiem, dlaczego na przykład moja najstarsza córka, czy już kolejne córki, wchodząc w wiek nastoletni, zachowują się zupełnie inaczej. Już nie są tymi słodkimi babaskami kilkuletnimi, ale jednak no moja kochana córeczka, która ze mną ogląda wieczorami bajeczki i gra w gry planszowe, nagle mówi, to nudy. Znowu, nie mówi tego przeciwko mnie, tylko mówi za sobą, tak, bo ewolucja, czy tam ewolucja, rozwój ją popycha do tego, żeby zaczynała znajdować własne miejsce w tym świecie. Więc to była ta myśl, która mnie zatrzymała. Twoja kolej, Krystian, co tam ciekawego jeszcze znalazłeś w książce? No w ogóle bardzo istotne w tym kontekście jest to, że czas adolescencji to czas otwarcia się na innych ludzi. I to jest właśnie taki bardzo często powtarzany ból i tak emocjonalnie odbierany przez rodziców, który ja też jako wychowawca klasy też to widziałem, ten ból w rozmowach z rodzicami, że mają poczucie, że ich dziecko, ich nastolatek już nie jest tą samą osobą, bo tak jak mieli świetny kontakt, on się nagle urywa. No i dlaczego? Co się właśnie stało? No i stała się potrzeba rozwojowa, otwarcie się na społeczność, zrozumienia ról społecznych, które zachodzą w społeczeństwie i wypracowanie sobie pewnych połączeń, które mają za zadanie w przyszłości te kompetencje społeczne, towarzyskie rozwijać. I bardzo wiele sytuacji nieporozumień z tego wynika, że po prostu mózg nastolatka ma ustawione jako priorytet te potrzeby społeczne, wchodzenia w grupę, a jednocześnie, co ciekawe, jednocześnie ja mam priorytet, nastolatek ma priorytet, żeby wejść w grupę, a z drugiej strony chcę budować swoją tożsamość, czyli się indywidualizować, tak, czy jestem indywiduum, ale mam się też odnaleźć jednocześnie w grupie. No i tutaj jest to bardzo ważne, bardzo istotne i bardzo kluczowe i też bardzo tutaj myślę, że znaczące jest to, że autorzy bardzo często wskazują na to, jak tak zwany mózg emocjonalny, on tutaj u nastolatków przejmuje pierwszeństwo. I myślę, tutaj też chciałbym się odnieść do kontekstu lekcyjnego, myślę, że też będziemy mieli mnóstwo refleksji na ten temat, ale to też coś, o czym bardzo często zapominamy. O co chodzi? Chodzi o to, i nawet są przytoczone badania naukowe, na myszach, ale są też różne inne, które pokazują, że jeżeli my
nastolatki, ale my też nie zaspokoimy swoich potrzeb emocjonalnych, jeżeli tam w emocjach cały czas coś będzie się rozgrywało, będziemy się bać albo będziemy zestresowani, to wtedy nie możemy się uczyć. No i jest to bardzo ważne, jest to coś, co jest to jedna z takich dla mnie w edukacji, edukacyjnie kluczowych całkowicie spraw, szczególnie jeżeli chodzi o kwestię bycia nastolatkiem, jeżeli wchodząc również w ten kontekst, o którym dużo i burzliwie się działo gdzieś tam na moim profilu, kiedy pisałem o egzaminie ósmoklasisty i o maturach, bo jakoś jest tak stworzona ta kultura, ta edukacja, że w momencie, kiedy jest ta największa neuroplastyczność, przejście w rozwój emocjonalny, rozwój społeczny, kiedy to jest tak, tak ważne, żeby się dobrze czuć z emocjami, to wtedy jest najtrudniej tymi emocjami, ponieważ przejście właśnie, zdajemy egzamin ósmoklasisty, wchodzimy do szkoły średniej, w której bardzo często nastolatkowie są naładowani bardzo dużą liczbą materiału, spędzają bardzo dużo czasu, bardzo często w szkołach, mają zadania domowe, co powoduje zmęczenie, stres i nerwy. No i ta książka jakby w 100% potwierdza to, że nastolatek, który się boi na lekcji, który się stresuje szkołą, lekcjami, który się nie wysypia, bo cały czas się uczy, on nie przyswaja wiedzy. Więc można wpaść w takie koło, że szkoła, czy rodzic, czy ktoś albo coś straszy, napędza dziecko do nauki, nastolatkę do nauki, no i w pewnym momencie rodzic może, czy nauczyciel może się zastanawiać, dlaczego, skoro on tak ciśnie, skoro on tak dużo się uczy, odrabia tyle zadań domowych, to dlaczego ta wiedza się nie przyswaja? Nie przyswaja się, bo mózg tej wiedzy nie uznaje za priorytet, ponieważ potrzeby emocjonalne nie są zaspokojone. Dlatego to jest też bardzo ważny wskaźnik, mówiący o tym, że jeżeli jesteśmy nauczycielami, na lekcji musi być przyjemnie, na lekcji musi być fajnie. Jeżeli chcemy, żeby nastolatek się czegoś nauczył, czegokolwiek, to musi być przyjemnie. Jeżeli będzie się bał albo stresował, po prostu nie ma sensu. To po prostu nie podziała. Więc podstawą są potrzeby neurorozwojowe nastolatków, czyli potrzeby emocji. Więc najważniejsze na lekcji matematyki, fizyki, polskiego, historii, chemii, filozofii jest to, jak się teraz uczennice, uczniowie, osoby czują na lekcjach. To jest najważniejsze, to jest priorytet. I dopiero kiedy się dobrze czują, mogą się zacząć uczyć i to jest bardzo ważna sprawa i też w ogóle wiem też, że jest tutaj kilka osób w ogóle z edukacji domowej, przyszedł też Marcin Perfuński i bardzo wielu rodziców zastanawia się właśnie w pewnym momencie, czy ta edukacja, jeżeli właśnie dziecko jest przemęczone, jeżeli to jest dla niego za dużo albo jest to za bardzo męczące, czy nie powinno się ustąpić, jeżeli nie jest w stanie sobie tego wypracować w szkole, albo jeżeli szkoła jakby nie jest w stanie ustąpić. No i wtedy bardzo często też ja jako nauczyciel również szkoły w chmurze mam z takimi osobami kontakt nastoletnimi, też egzaminuję i też rozmawiam troszeczkę o tym i pojawia się taki moment wątpliwości, tak, czy to będzie lepiej, czy gorzej. I ta książka pokazuje, że odpuszczenie w pewnym momencie może być lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli odpuścimy, to jest taka luka, widełki, żeby zacząć się uczyć, żeby się pojawił rozwój, ale jeżeli nie przyjmiemy pewnej perspektywy i wsparcia rozwoju, to wtedy może wszystko pójść w dół, bo tak jak uwolniliśmy potencjał nastolatka, żeby się zaczął uczyć, zjedliśmy stres, strach i daliśmy mu przestrzeń, to jeżeli nie zrobimy konkretnych rzeczy w tym momencie, kiedy już otworzymy bramkę, no to wtedy może się okazać, że stracimy szansę na rozwój. Mhm. Więc to też nie można przesadzać w żadną stronę, bo jeżeli ktoś powie, teraz się nie musisz uczyć w ogóle, jak jesteś nastolatkiem, bo się nauczysz, jak będziesz dorosły, jeżeli tylko będziesz chciał, to sobie sięgniesz do tego, otworzysz i sobie wyrobisz te kompetencje, to nie jest prawda. Teraz jest czas na tworzenie kompetencji.
Nie zawsze wiedzę, z każdej wiedzy nie trzeba mieć, ale teraz jest czas na kompetencje, bo później już będzie bardzo trudno. No to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o tej neuroplastyczności, która w wieku nastoletnim jest naprawdę bardzo duża i wtedy się jakby takie fundamenty dorosłości osadzają w człowieku, tak? Więc jeżeli nie zadbamy o to, żeby one były wybudowane na trwałym gruncie, no to to dorosłość nam się rozsypie troszeczkę niestety. Mam cytat, który potwierdza to, co powiedziałeś, cytat z książki. Mózg ma ograniczoną moc. Jest to zasób, który może się wyczerpać. Jeśli cała aktywność mózgu odbywa się w jego części emocjonalnej, brakuje mocy mózgowej na racjonalne decyzje lub zadania szkolne. To prosta fizyka. Kiedy utrwalisz sobie tę zasadę, zrozumiesz, że jedną z kluczowych ról dorosłego wspierającego osoby nastoletnie jest zapewnienie, by czuły się bezpieczne i miały pozytywną motywację. Tak, aby cała moc została skierowana do mózgu myślącego i procesów myślowych wyższego rzędu. Czyli najpierw ogarniamy emocje, a potem zaczynamy dopiero dziecko uczyć. Czy, no tak, bo są takie już zresztą szkoły, są całe systemy w niektórych krajach, gdzie pierwsza lekcja nie jest w ogóle lekcją na naukę, tak, tylko jest lekcją, spotkajmy się z tym, z czym przyszliśmy tutaj do szkoły dzisiaj, tak? Jutro przyjdziemy z czymś innym, komuś w tym czasie, no nie wiem, przepraszam, zdechnie piesek, tak? I jutrzejszy poranek będzie miał bardzo trudny, tak? Dzisiaj jest świetnie, jutro będzie fatalnie, więc dajmy sobie taką przestrzeń na to, żeby zobaczyć, z czym dzisiaj przychodzimy. Kiedy ogarniemy te emocje i wiemy, że na przykład Joasia ma dzisiaj trudniejszy dzień, więc nie ciśniemy jej, bo to bez sensu, bo to i tak nie będzie miało skutku dobrego, tylko wręcz negatywny, bo wpędzi ją w większy dramat, ale Jasiek ma pozytywne nastawienie, spróbujmy zrobić z nim coś dobrego. I teraz, co jest ważne, bo w tej książce też jest o tym, jak nasz mózg zaczyna pracować, kiedy ma takie pozytywne nastawienie na osiągnięcie celu. Bo to nie jest tak, że samo się zrobi, nie? To trzeba sobie zrobić jakieś challenge, ale nie na zasadzie zrobię coś, co przekracza moje możliwości, tylko znając swoje możliwości, wyznaczę sobie cel, który je trochę przekracza, żeby mógł swoje możliwości podciągnąć pod ten cel, ale bez takiego strachu, że jak nie uda mi się, to dostanę pałę na przykład, nie w szkole. Tylko jest tutaj mowa o takim pozytywnym cyklu uczenia się, czyli, poczekaj, ów cykl obejmuje wspieranie nastawienia, w którym istnieje oczekiwanie poprawy dzięki skoncentrowanemu wysiłkowi i podejmowaniu zadań z jednej strony wystarczająco trudnych, by stanowić wyzwanie, z drugiej zaś nie aż tak trudnych, by przytłoczyć. I tu apel do nauczycieli, do szkół, jakby nie przytłaczajmy uczniów taką wizją, jak ci się nie uda, to pała, rodzice na dywanik i tak dalej, bo wtedy naprawdę ta edukacja będzie w takich nerwach i nie będzie skuteczna, tak? Tylko właśnie będzie askuteczna, on się po prostu niczego nie nauczy. Natomiast, żeby nie było tak, że tylko ma być mięciutko i fajniusio, jest też taka fajny ustęp dotyczący tego, że, poczekaj, muszę to znaleźć, bo nie chciałbym źle powiedzieć, bo chodzi o odpowiednią dawkę stresu. Mnie to tak zatrzymało, bo jednak kojarzę stres jako coś takiego negatywnego. Tu nie chodzi o coś takiego, żeby, wiesz, wpędzić kogoś w sytuacje stresowe, które doprowadzą go na przykład do stanów depresyjnych, tak? Tylko chodzi o coś innego. Nawet my teraz, przygotowując się do tego webinaru, pewnie czuliśmy pewną tremę, tak, kurczę, czy damy radę, czy ja dobrze zrozumiem książkę, czy się nie zatnę, nie wiem, czy się nie stanie jakaś awaria techniczna, jak widać po komentarzach, że coś tam nie pykło na początku. Natomiast te minimalne dawki stresu, czyli jakby zderzenie z rzeczywistością, tak naprawdę o to chodzi, nie chodzi o stwarzanie sztucznych sytuacji stresowych, tylko wystawianie na sytuacje, które się po prostu będą zdarzać, czy zdarzają się w codzienności. One są, i tutaj jest cytat, działają niczym szczepionka. Optymalne doświadczenia stresowe uodparniają nas na skutki takich wydarzeń życiowych, jak poważna strata, ponieważ dzięki nim odkrywamy style radzenia sobie i uczymy się, jak odzyskiwać równowagę i wracać do zdrowia. Bez takich doświadczeń możemy w obliczu wielkiego wyzwania posypać się jak kostki domina. Mówimy o nastolatkach i pamiętajmy w takim razie, że jako rodzice w tym wieku możemy im pokazywać, jak rozwiązywać problemy, jak się zderzać z problemami i jak szukać rozwiązań, a nie zderzając się z problemem, jeszcze nastolatek słyszy, no widzisz, jakaś ciebie, nie wiem, pierdoła, tak, przepraszam za mocne słowo, ale czasem mówimy takie rzeczy, tak, nie dałeś rady, jesteś nic nie wart, no nie, no okej, nie udało się, spróbujmy drugi, trzeci raz, za piątym może się wreszcie uda, więc to też jest bardzo ważne, żeby znowu nie tworzyć kokona takiego, nie być rodzicem helikopterkiem, tylko właśnie być rodzicem, który odpuszcza, wypuszcza dziecko w świat, ale pamiętaj, zawsze jestem z tyłu, mogę ci pomóc. Jakby co, przychodź,
z każdym problemem sobie jakoś poradzimy. To jest bardzo fajna i cenna myśl. Jeżeli nastolatek jest zestresowany, zmęczony, jeżeli się boi, jeżeli widzi, że w tych warunkach czy w środowisku to nie podziała i dokonujemy jakiejś zmiany, to jest wtedy moment, który możemy wykorzystać, ale jest też ryzyko, że bojąc się powtórki, jako rodzice będziemy chcieli to swoje dziecko uchronić za wszelką cenę przed wszystkimi złymi rzeczami, które je może spotkać. No i jeżeli tak będziemy próbowali robić, no to wtedy nie wyrobi sobie pewnych strategii radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Dlatego też nie jest prawdą, że wszystko, co stresuje, jest złe, tylko ten stres musi być na miarę naszej gotowości i na miarę naszej możliwości. Musimy po prostu zmierzyć się z pewnymi rzeczami, żeby w pewnym wieku sobie pewne strategie wyrobić. I też między słowami powiedziałeś coś bardzo ważnego, bo bardzo często jest tak, i ta książka ma takie świetne tabelki, słuchajcie, że są sytuacje tego, co się wydarzyło, i zły scenariusz i dobry scenariusz, to jest w ogóle niesamowite. I o, super, że to pokazujesz. No i bardzo często zdarza się tak, że my bardzo dużo oczekujemy od nastolatków, że oni się opanują, że oni sobie poradzą z pewnymi sytuacjami, że oni się nawet tam są takie sformułowania, on weź coś ze sobą, zrób i się ogarnij, tak? A jeżeli no to ja w ogóle mówię, za komunikat, się ogarnij, nie? Wiesz, po prostu no właśnie, nic nie, nie znaczy. A takie są cytaty i wyobrażam sobie, że w wielu naszych domach takie coś pada. Jeżeli ja coś takiego mówię, to ja jestem nieogarnięty, bo teraz owładnęły mną emocje. Więc jeżeli ja mówię coś do mojego dziecka owładnięty emocjami, to ja sam nie radzę sobie z emocjami, więc nie uczę tym samym moim zachowaniem mojego dziecka radzenia sobie. Więc wychowywanie to też praca nad samym sobą. Jeżeli ja chcę, żeby mój nastolatek radził sobie z emocjami, ja muszę zrobić wszystko, żeby jako dorosła osoba sobie z tymi emocjami poradzić. Jeżeli ja chcę, przepraszam, że to drugi wątek, ale też został poruszony, jeżeli ja chcę poradzić sobie z czasem ekranowym moich dzieci, ja muszę sobie zacząć radzić z czasem ekranowym moich dzieci. Nie mogę wymagać czegoś, czym ja sam sobie nie radzę. A nawet, przepraszam, bo to jest trzeci wątek, a nawet jest tak, że ja mogę, pracując nad sobą, czerpać z moich doświadczeń i trudności, ponieważ, jak autorzy wskazują, bardzo wiele trudności jest zakorzeniony w naszych genach, więc jeżeli przydarzyło nam się w dzieciństwie czy w adolescencji jakiś problem, to bardzo możliwe, że on powtórzy się u naszych dzieci i warto z dziećmi o tym rozmawiać, z naszymi nastolatkami, żeby one się też nie powtórzyły. Więc myślę, że to jest tutaj istotne i że właśnie ten złoty arystotelesowski środek, on tutaj jest za każdym razem bardzo, bardzo ważne, żeby nie popadać w skrajności, żeby nie rzucać, w życiu będziesz miał ciężko, to teraz też masz mieć ciężko, teraz ci życie dokopię, to potem jak będziesz dorosły, to już ci nie dokopię, ani też z drugiej strony, ja cię uchronię przed całym złem tego świata, żebyś ty sobie spokojnie się przygotowywał na dorosłość, ani to, ani to. Dokładnie. Podaję przykład z tabelek, bo powiedziałeś o nich, one są bardzo fajne, bo są takie właśnie bardzo praktyczne. Przykład tutaj z pierwszej tabelki. Kiedy to się dzieje? I tu jest przykład. Jeśli twój nastolatek natychmiast po powrocie ze szkoły sprawdza telefon. No i dwie możliwe reakcje. To zamiast pomyśleć, byłoby lepiej, żeby po powrocie do domu zajął się lekcjami, zamiast rozmawiać z przyjaciółmi. Ma tak wiele do zrobienia. Punkt widzenia rodzica, no co, racjonalny, tak? To jest ważne, żeby się zajął lekcjami. To spróbuj pomyśleć z perspektywy nastolatka. To jest bardzo ważne, w tej książce to wiele razy pada. Popatrz na to, co się dzieje z perspektywy nastolatka, drogi rodzicu, drogi dorosły. No odpowiedź jest taka, że możesz spojrzeć na tę sytuację tak. Wydaje się bardziej zainteresowany przyjaciółmi niż dobrymi wynikami w szkole, ale można się tego spodziewać, ponieważ jego mózg jest teraz nastawiony na przyjaźni. I to wcale nie znaczy, że już nigdy nie skupi się na swojej pracy. Nadrobienie zaległości w kontaktach z przyjaciółmi przed zabraniem się do pracy jest dla niego ważne. Ale wiemy to dzięki tej książce, tak? Bo po prostu te badania nam pokazały, na jakim etapie rozwojowym jest mózg, czyli on jest sfokusowany na budowanie relacji rówieśniczych. Jest to o tyle ważne, że po prostu jak nastolatek nasz dorośnie
to będzie budował relacje rówieśnicze nie z nami, rodzicami, tylko właśnie z tymi ludźmi, którzy teraz są też nastolatkami. Dlatego on musi zbudować sobie nową społeczność, a ta społeczność czasem się buduje poprzez kwestionowanie autorytetów, kwestionowanie status quo, czyli poddawanie w wątpliwość to, co nam się wydaje bardzo ważne. I znowu, to nie jest przeciwko nam, tylko to jest za nastolatkiem, tak? To jest dla jego własnego dobra. Skoro otworzyłem książkę, słuchaj, to może zróbmy taki mały przegląd, może nie całej książki, bo to oczywiście jest bardzo długa, słuchajcie, 400 stron, tak, do przeczytania, ale bez obaw, bo to się bardzo dobrze czyta. Chcę wam tylko pokazać to, co powiedział Krystian a propos takiej ikonografii, która w książce pomaga się po prostu odnaleźć, taka trochę nawigacja po książce. Tutaj widzicie takie ikonki po prawej stronie, mianowicie mówiące o kolejnych działach, czy może o kolejnych częściach każdego rozdziału. Każdy rozdział jest podzielony na takie mikroczęści i one są o tyle fajnie skonstruowane, że jeżeli na przykład nie chcesz czytać o badaniach naukowych, no bo tak jak mówimy, no często to są badania, którego języka nawet nie rozumiemy, chociaż tutaj jest bardzo fajnie, one są bardzo dobrze streszczone, to można to pominąć, żeby na przykład przejść do samych wniosków, albo do samych podpowiedzi, co robić, albo do samych ćwiczeń, które są na samym końcu, albo wręcz do materiałów, które możesz jeszcze sobie pobrać, bo są QR-kody na końcu każdego rozdziału. Więc to są takie części, gdzie na przykład w kilku słowach jest zarysowany problem, potem jest troszeczkę nauki, właśnie to są dane naukowe, potem jest na przykład coś takiego jak z nastoletniego na nasze. To mi się bardzo podoba, bo chodzi o to, żeby przełożyć na język dorosłych to, co nastolatki, co się dzieje w nastolatkach, żebyśmy to zrozumieli. No i potem ta praktyka, która jest bardzo ważna, a której często brakuje w badaniach naukowych, czyli co to znaczy dla naszej codzienności rodzinnej. Potem co to znaczy dla uczenia się, no i potem jak już mamy tę wiedzę, no to co teraz możemy z tym zrobić. I uwaga, rzecz ważna, ja akurat nie jestem fanem dowodów anegdotycznych, ale czasem ilustracja praktyczna jakiegoś przypadku może rozjaśnić to, co do tej pory zdobyliśmy właśnie w opisie naukowym, czyli jest opis przypadku. I to też jest fajne, bo to jest pokazane na praktycznym przykładzie, jak dana wiedza naukowa po prostu się sprawdza, tak, właśnie w życiu konkretnych ludzi. No jest takie wezwanie też do dzieła, żeby potem, prawda, iść do tego nastolatka, jak teraz wyjdziecie z tego webinaru, to też idźcie do swoich nastolatków, czy w szkole, w poniedziałek, jak będziecie, to idźcie, jakby spojrzyjcie na nich ich oczami, spróbujcie się porozumieć na ich poziomie, myślę, że to będzie niezwykle cenne. Są też morały, czyli takie podsumowanie rozdziału oraz rzeczy do pobrania. Bardzo fajna rzecz, bardzo praktyczna i też jak widać wyprowadzająca nas poza książkę. Myślę, że to jest też bardzo ważne, że to nie jest tak, wiecie, z książkami jest tak, że ona jest w ogóle z książką z 2020 roku, pierwsze wydanie po angielsku. U nas jest premierą, 31 sierpnia się ukazała, więc mamy tutaj świeżutkie, pachnące egzemplarze. No i wiedza się aktualizuje, tak? Czyli ta książka za jakiś czas, nie wiem w jakim zakresie, ale może być nieaktualna, więc warto po prostu wiedzieć, że są takie w tej książce linki, które mogą nas poprowadzić dalej, nie? I żebyśmy byli na bieżąco. Okej, to jest to, jeżeli chodzi o samą książkę. Krystianie, powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy, ale nie rozwinęliśmy jej, czyli mianowicie o tym, co czasem może być dla współczesnych dorosłych twardym orzechem do zgryzienia, czyli media społecznościowe i przywiązanie dzieci do nowych technologii, dzieci, nastolatków. Nastolatek to już powie, że nie jestem dzieckiem, jestem tylko prawie dorosłym, czy aspirującym dorosłym. Tam są takie fragmenty, które też twoją uwagę zwróciły. Powiedz o tym. Tak, bo to jest coś, z czym ja się bardzo często spotykałem jako nauczyciel, czy jako wychowawca, że kiedy mamy taki problem z grami, czy właśnie z tym czasem ekranowym, no to bardzo często najbardziej logicznym rozwiązaniem dla rodzica się wydaje po prostu nałożenie zakazu. Jeżeli przeszkadzają ci ekrany się uczyć, albo jeżeli gra ci przeszkadza się uczyć, no to w takim razie ja ci jej zabronię i no nie będziesz tego miał, to się zaczniesz uczyć. No i tutaj w bardzo fajny sposób pokazane jest to, że wcale tak nie musi być zupełnie. I absolutnie na takim bardzo życiowych przykładach ja to, no o co chodzi? Chodzi o to, że mamy taką sytuację, że jest chłopak, nastoletni, który
lubi grać w gry. No i w pewnym momencie okazuje się, że no, rodzice mu mówią, słuchaj, jak to się wydaje całkiem fajne, nie? Że jak skończysz, to miało być taka motywacja, że słuchaj, jak skończysz zadanie domowe, to będziesz mógł sobie pograć. Więc no na logikę to jest dosyć fajne, tak? No to motywuje do tego, żeby usiadł i zrobił. A co on zrobił? On robił je jak najszybciej, jak niekoniecznie właściwie, niekoniecznie dbale, niekoniecznie w koncentracji, bo myślał tylko o tym, że musi szybko skończyć, żeby zacząć grać. No i w końcu rodzice się zorientowali, że on tak dużo myśli o tych grach, że on nie może. Więc i były teraz dwa scenariusze, tak? Zły scenariusz jest taki, że zakazujemy tych gier, no to on jeszcze bardziej myśli o tych grach i to po prostu jest totalna klapa. Ja to też znam z takich prawdziwych życiowych doświadczeń, że tak się działo, rodzice faktycznie przychodzili już zrozpaczeni, no bo zakazali tych gier, a dziecko jeszcze bardziej o tych grach myśli, nie? Co myśli? Się wydawało, że usunęliśmy z mózgu te gry, jakby jak nie ma gier, nie ma ich mózgu, a one się bardziej fokusują, jeszcze bardziej na gry nakręcają. I właśnie na podstawie tych badań neuropsychologicznych autorzy proponują rozwiązanie, które właśnie rozwojowo jest efektywne. Co trzeba zrobić? Trzeba wspomóc nastolatka w tym, żeby zaczął sobie radzić z tym, bo to, że nastolatek nie potrafi się skupić, bo myśli o grach, to nie jest kwestia tego, że jest leniwy, złośliwy, że nie wiem, że albo że ma jakieś złe cechy, tylko to jest kwestia tego, że nie rozwinął, że nie utworzył sobie pewnych połączeń w mózgu, czy nie rozwinął sobie pewnych kompetencji, które pozwalają mu po prostu się fokusować na jednej rzeczy. Więc on się tylko nauczy oddzielać naukę od tych gier, tylko poprzez korzystanie z tych gier. Jakby jeżeli nie będzie grał w te gry, to się nie nauczy ich oddzielać. Więc co trzeba zrobić? Trzeba porozmawiać z tym nastolatkiem i trzeba wspólnie ustalić zasady korzystania z tych gier. No i rodzice tutaj zaproponowali, że będzie grał godzinę dziennie, bez względu na to, czy on to zadanie domowe zrobi, czy nie. Więc te zadania domowe już nie były w żaden sposób uzależnione od grania i wtedy okazało się, że te wyniki wzrosły, bo on miał zaspokojoną potrzebę grania, ale też przez to, że jakby grał, nauczył się grać. I to jest ciekawe w kontekście właśnie korzystania z telefonów komórkowych, co myślę, że jest bardzo trudnym i kontrowersyjnym tematem w szkołach. Tutaj też jest cały rozdział poświęcony mediom społecznościowym, to też jest bardzo ważne, że czy komórką w ogóle, że bardzo często w szkołach się telefonów zakazuje. Zakazuje się ze względu na to, że no, dzieci spędzają za dużo czasu i nie łapią komunikacji, generalnie są cały czas w to wlepieni. No i taką neuropsychologiczną drogą jest stworzenie strategii, żeby nauczyć je radzić sobie z tym i z tego korzystać. Niestety realia są takie, że jeszcze nie wypracowaliśmy w szkole takiej strategii, żeby tego nauczyć. Ale to jest praca do odrobienia na przyszłość, żeby stworzyć przestrzeń do uczenia posługiwania się tą technologią, ale żeby to zrobić, trzeba ją oddać, tak? Tak, to wiadomo, tak? Jeżeli czegoś nie damy, to nie nauczymy się tym obsługiwać. Jeżeli teraz jakby opierając się na tym, co powiedzieliśmy wcześniej, jeżeli nastolatek tego nie zrobi, nie odrobi tej pracy, nie nauczy się fokusować na jednej rzeczy, albo na grach, albo na nauce, albo korzystać z telefonów, to jako dorosły też będzie uzależniony, się już nie oderwie w ogóle. Więc jeżeli zabierzemy nastolatkowi telefon i oddamy, jak będzie dorosły, to on będzie dorosły, będzie znowu uzależniony i po prostu koniec. Tak? Więc co z tego całe życie nie będzie miał. Więc to jest coś, co jest trudne z bardzo wielu względów w szkołach, ale myślę, że potrzebujemy właśnie takich troszeczkę mądrych ludzi, znaczy bardzo mądrych ludzi, pedagogów, psychologów, neuropsychologów, nauczycieli, którzy stworzą program, techniki i metody właśnie, żeby nauczyć korzystać z tego, żeby dać te telefony i właśnie, żeby nauczyć. I myślę, że to tutaj jest to istotne i na pewno w tych sytuacjach, które są opisane w książkach, jeżeli ktokolwiek, a na pewno każdy rodzic ma taką sytuację, że zakazał, czy że próbował zakazać telefonu, gier czy komputera,
to każdy odnajdzie po prostu siebie w tych opisanych sytuacjach i kazusach. I to jest naprawdę fajne, że przeczytacie i pomyślicie, to jestem ja, to jest historia o mnie. A tymczasem jest to historia prawdopodobnie z Wielkiej Brytanii, tam skąd pochodzą autorki, nie? I tak, okazuje się, tak, że jesteśmy naprawdę jedną wielką globalną wioską, gdzie są, niezależnie od miejsca, są bardzo podobne problemy, tak? Zwłaszcza jeżeli to dotykamy kwestii nowych technologii, które, no nie wiem, Facebook jest wszędzie taki sam, powiedzmy, tak? Czy TikTok jest taki sam? W sensie mechaniki oczywiście, bo o tym mówimy. Każdy ma swojego walla, tak? Co mu algorytm podpowie. Tak, tak się wtrącę, bo tak powiedziałem o tych rzeczach edukacyjnych, a boję się, że o tym zapomnę, no bo jest to też dosyć ważne, bo na pewno słuchałem nas nauczyciela, nie wiem, czy o tym powiedziałem, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że jeszcze nie. Bo podoba mi się właśnie w tej książce też to, że wiele takich rzeczy, które pedagodzy już od kilkudziesięciu lat mówią, ta neuropsychologia potwierdza. Na przykład od bardzo dawna rozmawiamy o kulturze błędu, że mówimy już od dawna, że błąd jest rozwojowy, że powinniśmy uczyć, że błąd jest ok, bo jest elementem uczenia się, a tutaj autorzy podają konkretne badania i mówią o tym, że w momencie, uwaga, kiedy popełnimy błąd, wtedy nasz mózg intensywniej pracuje, dzięki czemu lepiej się uczymy. Więc w momencie, kiedy właśnie się potkniemy, się pomylimy, nasz mózg przyspiesza obroty i się szybciej uczy. Więc jakby jeżeli coś zrobimy źle, po prostu kręcą się szybciej nasze procesory i w ten sposób zyskujemy. Więc jak najbardziej trzeba zachęcać do tego, żeby iść do przodu mimo popełniania błędów i pokazywać, że po prostu to jest ważne, istotne. I jedna rzecz też bardzo z tym związana, tam autorzy powiedzieli też coś takiego, że dla mózgu nie ma czegoś takiego, jak nie dasz rady. Z punktu widzenia neuropsychologii nie jest możliwe, że nie dasz rady się czegoś nauczyć. Nie ma opcji, jeżeli chodzi o kwestię mózgu. Po prostu ty jeszcze się tego nie nauczyłeś. Więc jeżeli czegoś się nie nauczyłeś, albo coś ci sprawia trudność, to po prostu znaczy, że potrzebujesz więcej czasu, może innego środowiska, może innych metod. Każdego da się nauczyć. Tylko po prostu nie zawsze jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie albo przy takich środkach, albo w takich okolicznościach. Więc po prostu to jest mega ważne, tak, że absolutnie nie ma ludzi głupich, tylko są ludzie źle uczeni albo źle uczący się. Nie? I to jest po prostu piękne. I kiedy jeszcze mówię o tych kwestiach edukacyjnych, w ogóle to jest dużo fantastycznych rzeczy, które można absolutnie wykorzystać na zajęciach. Kwestie społeczne, bo powiedzieliśmy, że sprawy związane z tymi elementami społecznymi są kluczowe dla nastolatka, ale też warto wspomnieć o tym, co nastolatek za to dostaje, bo to też jest powiedziane, że zaspokajanie tych potrzeb społecznych, czyli to, że dzwoni do koleżanki, to, że olewa sprawdzian i idzie na imprezę, daje dziecku, nastolatkowi, osobie nastoletniej, pomaga w samoregulacji, czyli te emocje, ten mózg emocjonalny wycisza, zaspokaja te potrzeby, więc tak naprawdę jest to wsparcie, jeżeli chodzi o emocje, ta potrzeba przynależności, ale też z drugiej strony te potrzeby społeczne, jakby zaspokajanie tych potrzeb wspierają również rozwój intelektualny, w związku z czym ci, którzy prowadzą życie społeczne, jeżeli pomagamy nastolatkom prowadzić to życie społeczne, to wtedy wspieramy ich emocje, prawidłowy rozwój emocjonalny oraz rozwój tych kompetencji czy połączeń. W dodatku, też jeżeli chodzi w ogóle o samą pracę na lekcji nauczycieli, to jeżeli chcemy, żeby jako nauczyciele, żeby nasza praca była bardziej efektywna, to po pierwsze powinniśmy nastolatkom umożliwić pracę w zespole, pracę w grupach, uczenie siebie nawzajem. To jest podane jako konkretny przykład i poparty badaniami, że jeżeli coś jest dla mnie trudne i ja sobie z tym nieraz nie potrafię tego zrozumieć, to jeżeli, no przecież znamy to, ja tak robiłem na studiach, w szkole tak robiłem, nie potrafiłem czegoś zrozumieć, zaczynałem koledze tłumaczyć i nagle to już rozumiałem.
I to ma potwierdzenie w badaniach, że jak komuś coś tłumaczę, to nagle staje się to jasne. No i jeszcze kwestia tego, że jeżeli nasze zadania, albo lekcje, albo teoria zaczyna mieć tło społeczne, jeżeli my liczymy, ile potrzebujemy ciasta, żeby zrobić pizzę na urodziny, to wtedy jak dziecko czy nastolatek sobie wyobraża tą sytuację, że są te osoby i ci ludzie, to mózg znowu nabiera obrotów i znowu lepiej pracujemy. Więc uczymy się lepiej, gdy mówimy o ludziach i kiedy uczymy się razem z ludźmi, razem z innymi, nasz mózg po prostu przyspiesza i nagle to, co wydaje się nie do pokonania, nagle staje się możliwe. Minęła godzina, powinniśmy już lądować, a jeszcze mam parę wątków, które chciałem poruszyć, ale no, wybiorę z nich jeden najważniejszy, tylko jeszcze a propos tego, co powiedziałeś, to mam takie dwa cytaty, które potwierdzają to, oczywiście cytaty z książki. Nastolatki kierują uwagę na przyjaciół, a nie na rodzinę. Spędzają więcej czasu z rówieśnikami, przywiązują uwagę do zdobycia ich akceptacji i bardzo cenią opinię przyjaciół. Dzieje się tak, ponieważ nowe pokolenie przygotowuje się do stworzenia nowej społeczności, dlatego znalezienie sobie miejsca w grupie jest tak ważne. I drugi cytat. Nastolatki zaczynają kwestionować autorytety, ponieważ z ewolucyjnego punktu widzenia zadawanie pytań o status quo jest potrzebne. Może prowadzić do lepszych rezultatów i pozwala przetestować zdolność do niezależności. Czyli znowu nie chodzi o to, że są przeciwko nam, tylko są za sobą. Ja to parę razy dzisiaj powtórzyłem, ale myślę, że warto o tym powiedzieć kilka razy. Tutaj jeden komentarz Agnieszki. Nie do końca tak jest. Nastolatkom nadal zależy na tym samym, co nam 20 lat temu. Ja bym powiedział, że zależy na tym samym, co wszystkim ludziom, którzy są rozwinięci emocjonalnie, czy na jakimś poczuciu szczęścia, tak mi się wydaje. Ja wiem, że to bardzo teraz uogólniłem, ale pewnie co do takich wartości fundamentalnych, to tak naprawdę tego szukają, tak? Tylko czasami droga prowadząca do tego szczęścia, poczucia szczęścia jest inna, tak? Bo się zmieniają czasy, zmieniają się narzędzia, ale co do jakby fundamentów, to jesteśmy ludźmi bardzo podobnymi tym, którzy żyli 100 lat temu, czy 200 lat temu, czy 20 lat temu, tak jak my byliśmy nastolatkami wtedy. Tak, po prostu 100 lat temu nie mogliśmy do nikogo napisać na Messengerze, musieliśmy tam pójść, tak? Więc po prostu jest to sposób osiągania realizacji tej potrzeby. Tylko to się no zmieniło, mi media społecznościowe, jako 40-paroletniemu facetowi, pomagają poczuć, i to jest realne, bo się potem z tymi ludźmi spotykam w realu, poczuć się, że nie jestem sam, nawet będąc sam w domu na przykład, tak, bo moja rodzina gdzieś wyjechała, to internet otwiera mi okno do relacji z innymi, więc też na to trzeba tak popatrzeć w kwestii nastolatków, tak, oni w ten sposób też się spotykają ze sobą, cyfrowo, ale się spotykają, tak, po drugiej stronie jest człowiek drugi, oni o tym doskonale wiedzą. Ostatni wątek ode mnie, kiedy już będziemy, za chwilę będziemy lądować, przypominam o tym konkursie, czyli o tym, żebyście napisali swoje wspomnienie z wieku nastoletniego waszego, który doświadczenie, które sprawiło, że się zmieniliście i ta zmiana jest trwała, bo myślę, że już z tej dyskusji widzicie, że to, co się dzieje w wieku nastoletnim, naprawdę w nas zostaje i to się wiąże z tym wątkiem, który chcę poruszyć, mianowicie choroby psychiczne, wielki temat, który często wraca w kontekście nastolatków. I co wynika z badań neuronalnych? Otóż choroby psychiczne, osoby nastoletnie są 3 razy bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym niż młodsze dzieci. Niech to dobrze wybrzmi, bo to jest ważne, 3 razy bardziej niż młodsze dzieci. No młodsze dzieci, owszem, pewnie rozwojowo są troszkę niżej, ale generalnie w wieku nastoletnim no, trzykrotność tego dotychczasowego doświadczenia życiowego, no to robi wrażenie. I teraz uwaga, bo to jest jeszcze ważniejsze. Około 75% problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja, lęki, zaburzenia odżywiania i schizofrenia, rozwija się właśnie w wieku młodzieńczym i niewykluczone, że ma to związek z masywnymi zmianami zachodzącymi w nastoletnim mózgu. Czyli mówimy o tej neuroplastyczności, która jest rozbuchana do granic możliwości w wieku nastoletnim. Wtedy się dzieje najwięcej skrajnych rzeczy, tak, od wspaniałości do dramatu. I jeżeli nie ogarniemy tego, ja wiem, ogarnij się nic nie znaczy, tak, ale stworzenie bezpiecznego środowiska, w tej książce jest bardzo dużo takich porad, jak to robić. Stworzenie bezpiecznego środowiska na tym etapie rozwojowym nastolatka sprawi, że możemy uchronić go przed doświadczeniem tych problemów psychicznych i to sprawi, że on w dorosłości będzie też silniejszy. Bo jak coś się teraz zadzieje i tego się nie odkręci do osiągnięcia wieku dorosłego, to się będzie za człowiekiem niestety ciągnęło.
Tak, bo tutaj jest też bardzo ważna kwestia, o której bardzo często wspominają autorzy, rodzice bardzo się często tego boją i bardzo często się wstydzą. Chodzi o to, że w wielu miejscach autorzy podkreślają, że jeżeli czujesz niepokój związany z zachowaniem swojego nastolatka, zwróć się do specjalisty, zwróć się do eksperta, zwróć się do pedagoga szkolnego, do psychologa, do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bardzo często rodzice boją się stygmatyzacji, przez co ukrywają, takie jest moje doświadczenie, przez co starają się czasami ukryć, a czasami wręcz nie diagnozować różnego rodzaju neuroróżnorodności swoich dzieci. I warto powiedzieć o tym, że też wielu psychologów o tym pisze, czy neuropsychologów, że bardzo wiele osób jest neuroróżnorodne, bardzo często mamy różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, tylko po prostu wielu z nas nigdy nie poddaje się diagnozie. Więc zdobycie tego rodzaju diagnozy, czy zwrócenie się do eksperta, absolutnie nie jest stygmatyzujące, tylko jest to moment i jedyna szansa, która kiedyś przeminie, żeby dać swojemu dziecku to, co jest potrzebne. Więc jeżeli czegokolwiek się niepokoicie, nawet jeżeli być może miałoby być to trochę na wyrost, to warto zwrócić się po pomoc, warto sprawdzić się w diagnozie, czy jest coś, co możemy zaoferować nastolatkowi, żeby mu pomóc, tak, żeby było specjalistycznie i żeby nie ukrywać tej diagnozy czy tej wiedzy przed nauczycielami czy przed rodziną, bo to jest środowisko, które ma pomóc i wesprzeć nastolatka. To jest bardzo ważne i jeżeli występują tego rodzaju trudności, to wtedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie bez eksperta. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Często ta stygmatyzacja niestety płynie od dorosłych. No i to jest smutny wniosek, ponieważ jak patrzę na nastolatki, to one potrafią otwarcie mówić o tym, o terapiach, tak, że były, że nawet na TikToku o tym opowiadają, jakie to było ważne dla nich. Ja myślę, że to jest niezwykle też pozytywna rola mediów społecznościowych, że one często poruszają tematy, których na przykład w rozmowie ze swoim rodzicem nastolatek nie poruszy, bo się boi może tej stygmatyzacji, o której mówiłeś. Więc dobrze, że w tej książce też to padło od strony, no bo autorki są też psycholożkami, jeśli dobrze pamiętam, tak, mają na pewno są naukowczyniami i działają po prostu w praktyce, w relacji z nastolatkami, więc to nie jest tak, że to jest tylko czysta teoria, a też dużo praktyki za tym stoi. Czy jest jakiś wątek, który chciałbyś jeszcze na koniec, z którym może jakaś myśl taka ogólna, którą chciałbyś nas zostawić i odesłać naszych słuchaczy, naszych widzów do tej książki? Książkę, jeżeli chodzi o konkurs, to pozwólcie nam odsapnąć po tym webinarze i po prostu spośród waszych komentarzy wybierzemy te kilka i ogłosimy potem w komentarzach również pod tym webinarem, kto książkę otrzyma. Jakaś myśl na koniec, Krystianie? Jedna informacja, która myślę też, że jest fajna, żeby gdzieś o tym powiedzieć, jeżeli chodzi o książkę. Jeżeli tego jeszcze nie powiedziałem, to warto pamiętać, że nasze słowa mają znaczenie i że bardzo często jest tak, że coś wiemy, chrapniemy, czy jako rodzice, czy jako nauczyciele, a osoby nastoletnie potrafią jedno zdanie pamiętać przez całe życie. Więc to jest bardzo ważna praca nad nami samymi. Tutaj ktoś napisał na czacie o melisce i ja bym poszedł front w tą meliskę, potrzeba czegoś więcej i warto o tym powiedzieć, że my jako dorośli również powinniśmy się uczyć samoregulacji. Jest bardzo dużo fajnych publikacji z zakresu mindfulness, żebyśmy my jako dorośli poszukali technik i strategii, żeby siebie regulować, żeby też tego nasze dzieci nauczyć. I myślę, że tą meliskę możemy zostawić jako metaforę, ale żebyśmy też my poszukali takich technik. Każdy ma coś innego. Marcin kiedyś powiedział, że ma spacer do lasu. Tak. Znam takich, którzy lubią pójść do kina sobie obejrzeć film. Ktoś medytuje, ktoś się modli. Są bardzo różne metody. Ktoś czyta książki, każdy coś ma, ktoś biega, żeby znaleźć sobie coś takiego, co będzie właśnie naszą meliską, żeby też nauczyć tego nastolatki, że oni też mogą czegoś takiego szukać, żeby pamiętać wagę tych słów. Takie zdanie, które ja już będę mówił inaczej. Autorzy mówią o tym, że nie zawsze powinniśmy, że to, co mówimy,
powinna nastawiać nasze dzieci na rozwój. To znaczy, że jeżeli powiemy, jesteś mistrzem w tej dziedzinie, jesteś najlepszy, najlepiej sobie radzisz, to myślisz, że może się wydawać, że to jest super, fajne, albo czasami może się wydawać, że to jest takie fajne, że my jesteśmy tak na luzie i powiemy coś takiego, wiesz co, nie wychodzi ci, to nic nie szkodzi, to nie ma znaczenia, tam zostaw to i rób to, co chcesz. To są zdania, które zamykają na rozwój. Zdania, które powinniśmy wypowiadać, mówią, to jest w twoim zasięgu. Jeżeli tylko chcesz, to możesz to zrobić. Potrzebujesz na to więcej czasu. Jeżeli chcesz, jest to w twoim zasięgu, możesz to zrobić, potrafisz, jesteś do tego zdolna, jesteś do tego zdolny. Wierzę w ciebie i cię wspieram. To jest bardzo istotne, tak, żeby pracować najpierw nad sobą, nad swoimi słowami, czynami, technikami, nad swoim mózgiem, nad swoimi nawykami, żeby później się tym dzielić ze swoimi dziećmi. Bardzo cenna uwaga, bo tak sobie myślę, że jak dziecko słyszy co chwilę, że jest w czymś najlepsze, no to znaczy, że już nie musi się rozwijać, no bo po co? Osiągnąłem szczyty, tak? Czy osiągnęłam szczyty? Jest taki cytat, który potwierdza to, co powiedziałeś, też sobie wynotowałem. Młodzi ludzie odnoszą ogromne korzyści ze zrozumienia własnych doświadczeń. Potrzebują, abyś ty rozumiał ich zachowanie, żeby pomóc im pojąć, co się dzieje. Bycie nastolatkiem jest czasem trudne, ale pełne szacunku przekazywanie im wiedzy na temat tego, co dzieje się z ich mózgami, może być niezwykle wzmacniające i umożliwić zarówno tobie, jak i młodej osobie zbudowanie porozumienia i stworzenie wspólnego języka do stawienia czoła niektórym wyzwaniom dorastania. Czyli samoświadomość nastolatków to jest dokładnie to, czego one potrzebują, czyli oddanie im sprawczości za ich własne życie, ale jednocześnie z tą wiedzą, żeby wiedziały, dlaczego na przykład dzisiaj mają gorszy dzień, żeby potrafiły rozpoznać to, co im podpowiadają ich własne emocje na przykład, nie? To, że to jest niezwykle istotne. To myśl ode mnie na sam koniec i patrzę na to jako rodzic, więc myślę, że też dużo rodziców jest tutaj na czacie, na żywo z nami i też na czacie komentują. To jest taki rozkrok, w którym są rodzice nastolatków. Potraktujcie to jako rozkrok, czyli jakby jesteśmy między różnymi skrajnościami i musimy przyjąć taką postawę, która mimo wszystko, mimo tych skrajności jest stabilną postawą. Otóż, znowu cytat. Jest to również czas, kiedy nastolatki w swoim dążeniu do niezależności mogą odrzucać rodziców lub nauczycieli i kwestionować autorytety. Osoby nastoletnie potrzebują stabilnego, przewidywalnego i troskliwego środowiska właśnie wtedy, gdy ich dążenie do autonomii i wynikająca z niego chęć konfrontacji osiągają szczyt. I uwaga, bo to będzie trudna figura też. Jako wspierający je dorośli musimy zastanowić się, co to znaczy dla codziennego życia. Musimy w tym samym czasie dać im przestrzeń i mocno je trzymać. No i bądź tu rodzicu mądry, dawać przestrzeń, jednocześnie mocno trzymać, ale też zdanie ostatnie, nikt nie powiedział, że to łatwe. I to jest niestety prawda, ale to jest taka pozycja, którą każdy z nas może przyjąć trochę inaczej, nie? Mocno trzymać i jednocześnie odpuszczać, bo każdy nastolatek też jest inny. O tej neuroróżnorodności też tutaj było między innymi, więc no drodzy nauczyciele, rodzice, przed nami duże wyzwanie w tym nowym roku szkolnym, ale też nowym roku powakacyjnym, więc niezależnie od tego, czy będziecie w szkołach stacjonarnych, czy będziecie w edukacjach alternatywnych, domowych, czy może macie jeszcze małe dzieci, które dopiero są przed tym etapem, to jest dobry czas na to, żeby poznać mózgi naszych dzieci na tym etapie, na którym są i jeżeli są przed życiem nastoletnim jeszcze, to żeby się przygotować do niego w odpowiedni sposób, żeby nie popełniać tych błędów, które popełniali nasi rodzice i nasi dziadkowie. No i rzeczywiście wykorzystać ten czas, bo to jest niezwykle ważny, niezwykle cenny czas, który, użyłem tego słowa, nie wiem, czy on jest trafny, ale niech będzie, programuje się ich dorosłość. Oni sami sobie też programują dorosłość i to, co się wydarzy w tym czasie, jest kluczowe dla tego, jak oni będą funkcjonować w dorosłości. Ekwilibrystyka. O, pani Teresa, tak, słuszną uwagę. To jest, myślę, że dobra puenta. I tym chyba zakończymy. Pamiętajcie o swoich komentarzach, jeżeli chodzi o wspomnienia waszych nastoletnich doświadczeń. Pamiętajcie o książce. Ja za chwilę jeszcze zostawię na sam koniec link do tej książki i pamiętajcie o kodzie rabatowym, czyli kod SZKOLA, pisane przez L, nie przez EU.
to jest ważne, gdzie możecie uzyskać 28% rabatu w księgarni online PWN. Natomiast książka Niezwykły mózg nastolatka, też Wam zostawiam link do niej, jest dostępna o tutaj. Ci, którzy są na żywo, są wygrywają po prostu. Jeszcze dwa słowa. Ja najbardziej lubię w pracy nauczyciela to, czy osoby, która publikuje w internecie, że wszystko to, co robi, się mnoży. Więc jeżeli dam coś dobrego, jakąś dobrą myśl, to się mnoży to raz liczbę osób na Facebooku albo liczbę osób w mojej klasie, które to podają dalej. Więc jeżeli podobało Wam się dzisiejsze spotkanie, jeżeli twierdzicie, że to, cokolwiek, co dzisiaj padło, może jakoś pomóc komuś w wychowaniu czy edukowaniu nastolatków, duża prośba, żebyście pamiętali, żeby polubić to nagranie i jeszcze możecie je udostępnić, czy wysłać znajomym, pokazać. Bardzo do tego zachęcamy. I bardzo dziękujemy za obecność. Zapraszamy na kolejne spotkania, bo na pewno będą jeszcze nie jedne, nie dwa. Będą. Tak. Trzymajcie się, dobrego roku dla nas wszystkich, bo my też zaczynamy rok szkolny. Krystian też po drugiej stronie barykady, jako nauczyciel. No właśnie. O, bardzo fajny komentarz. Polecam takie książki, trochę jak instrukcja obsługi człowieka. Dokładnie. Ale to jest instrukcja, która się pisze cały czas. I to jest niesamowite i to daje nam też naukę. Nie poznajemy kolejne tajemnice, które do tej pory były nieodkryte. Dobrze, lądujemy. Wszystkiego dobrego. Krystianie, dobrego roku i dla Was wszystkich również. Trzymajcie się. Dobrego roku. Super Tata istnieje dzięki regularnemu wsparciu patronów. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, wejdź na stronę patronite.pl/supertata. Super Tatę możesz wesprzeć także pojedynczą wpłatą. W tym celu wejdź na stronę buycoffee.to/supertata i zafunduj wirtualną kawę. Wszystkie aktualne informacje znajdziesz na stronie supertata.tv. Dziękujemy i zapraszamy.